Dzień dobry, witam obecnych, przyszłych i jeszcze bardziej przyszłych czytelników Tygodnika Faktycznie w kolejnym odcinku, w którym będziemy komentować wydarzenia społeczne, polityczne w kraju i na świecie. W tym odcinku zajmiemy się reformą edukacji, a raczej drugim dnem reformy edukacji pani minister Zalewskiej. Poniedziałek zaczął się protestami nauczycieli, nauczyciele mówią dosyć. Mówią, że ta reforma jest nieprzygotowana, co jest prawdą, bo jak się czyta tą ustawę zarówno prawo oświatowe, jak i wprowadzającą prawo oświatowe, widać wyraźnie, że jest to program nieprzygotowany, brakuje programu, brakuje schematów działania. Ale po co tak naprawdę rząd wszedł do tej reformy? Pani minister Zalewska ma pełne poparcie prezesa Kaczyńskiego. Otóż odpowiedź na to pytanie znajdziemy w ubiegłotygodniowym wywiadzie Jarosława Kaczyńskiego dla Gazety Polskiej. Wywiad przystudiowałem bardzo uważnie i znalazłem tam bardzo ciekawe zdanie. Korzystam z okazji, by zdementować, mówi Kaczyński, kłamstwa, które w ostatnim czasie z takim zacięciem kolportuje część mediów. Nie ma planu przyspieszenia wyborów samorządowych. Nawet się nad tym nie zastanawiamy. Jarosław Kaczyński powiedział prawdę i nieprawdę w tym wywiadzie. Otóż ustawa prawo oświatowe, która wywraca do góry nogami ustrój szkolny, ma na celu nie przeprowadzenie wyborów samorządowych, tylko przejęcie władzy w samorządach przez rządowych komisarzy. Jak to się zrobi? No to jest bardzo proste. Zgodnie z ustawą samorząd, nie mając jeszcze informacji o subwencji oświatowej, ma do 17 lutego kuratorom oświaty przesłać projekt uchwał w sprawie sieci szkół. Termin jest nierealny do przeprowadzenia tej operacji, bo trzeba przecież uzgodnić sieć szkół z nauczycielami, społecznością lokalną, policzyć koszty. Tego się nie da w sytuacji, w której subwencja oświatowa zostanie naliczona może w styczniu, może na początku lutego. Więc co się stanie z samorządami? Samorządy nie wykonają ustawowego obowiązku. Nie wykonując ustawowego obowiązku, będzie pretekst rządu, aby w tych samorządach prowadzić zarządy komisaryczne. Efekt? Nie będzie potrzeby wyborów samorządów przedterminowych, bo będą odwołani wszyscy wójtowie i burmistrzowie oraz prezydenci dużych miast, którzy nie będą współpracować z rządem PiS-u. Reforma oświaty obok przejęcia samorządów ma także na celu przejęcie szkół. Wiadomo jest, że samorządy, kiedy się nie wyrobią z uchwałami, bo się nie wyrobią najprawdopodobniej, przecież to jest gigantyczna, tytaniczna robota, komisarz będzie powoływać dyrektorów nowych szkół. A przypomnieć należy, że tak naprawdę likwidacji ulegną wszystkie szkoły, zarówno podstawowe, jak i gimnazja, jak i szkoły średnie. Ergo komisarze rządowi będą mieli do obsadzenia tysiące stanowisk. I kolejny element reformy edukacji, czyli przygotowanie nowego człowieka, nowego obywatela. PiS nie ukrywa, że nowa edukacja, nowa szkoła ma kłaść na główny nacisk na nauczanie historii państwa polskiego, tradycji chrześcijańskiej, kultury chrześcijańskiej. Do czego to doprowadzi? Do zbudowania i wychowania nowych onerowców, narodowców, którzy będą pałać nienawiścią do wszystkiego, co inne. Minister Zalewska, widać, realizuje plany Kaczyńskiego. Jest oczywiście ryzyko, że plany te nie tylko się nie powiodą, ale przyniosą ich skutki, ewentualnie ewentualnego wdrożenia. Będziemy się z nimi borykać przez najbliższe dziesiątki lat. Trybunał Konstytucyjny mógłby to zablokować, o ile nie zostanie rozmontowany, a zostanie, bowiem w grudniu mija kadencja prezesa Rzeplińskiego. Tak więc przed nami bardzo trudny okres dla polskich nauczycieli, czas dramatu,
ciężkiej katorżniczej pracy, dla samorządów wizja zarządów komisarycznych, tylko po to, żeby pewna partia mogła obsadzić tysiące stanowisk dla swoich nieudolnych działaczy. Gdzie sens, gdzie logika? No cóż, interes partyjny interesem narodu, jak to odmawiano dawniej w czasach słusznie minionych. Dziękujemy bardzo, zachęcamy do polemiki, do komentowania, do lajkowania, oznaczania, przesyłania, mailowania. Jesteśmy otwarci na wszystkie uwagi, pretensje. Dziękujemy bardzo.